Witamy po kilkudniowej przerwie i zapraszam na kolejny odcinek Piłkarskiego Flesza. W meczu pierwszej ligi Stal Mielec przegrała na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa 2-3. Podopieczni Zbigniewa Smułki prowadzili w tym meczu po golu Michała Janoty, ale jeszcze przed przerwą dwie bramki zdobyli piłkarze Rakowi. Po zmianie stron obie ekipy strzeliły jeszcze po jednym golu i ostatecznie Stal musiała pogodzić się z porażką. Tym samym Mielczanie spadli na 5. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Tarnobrzeska Siarka przegrała drugi mecz z rzędu w drugiej lidze. W środku tygodnia siarkowcy ulegli na własnym boisku Garbarni Kraków, a tym razem musieli uznać wyższość Gwardii Koszali na jej terenie. Zwycięska bramka dla Gwardii padła w ostatniej minucie meczu. Kolejnej porażki doznała niestety Stal Stalowa Wola. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Łętochę uległ na wyjeździe Warcie Poznań 0-1. Jedyny gol w tym spotkaniu padł w 42 minucie z rzutu karnego, a jego autorem był Artur Marciniak. W trzeciej lidze, w grupie czwartej, ważne zwycięstwo odniosła Resowia. Pasiaki pokonały na wyjeździe Unię Tarnów aż 5-2. Po jednym golu dla Resowi zdobyli Szymon Kaliniec, Dariusz Frankiewicz i Bartłomiej Makowski, a dwa trafienia na swoim koncie zapisał Michał Ogrodnik. Ważny punkt u siebie zdobyły Karpaty Krosno, które zremisowały z Motorem Lublin 1-1. Jako pierwsi gola zdobyli goście. Piłkarze Motoru Lublin wyszli na prowadzenie w 78 minucie po bramce Dimitrio Kozbana. Karpaciarze odpowiedzieli błyskawicznie. Błąd Patryka Słotwińskiego wykorzystał Marek Zięba i Krośnianie urwali cenny punkt faworytowi rozgrywek. Niemiłą niespodziankę swoim fanom sprawiła Stal Rzeszów. Podopieczni Tadeusza Krawca przegrali na własnym stadionie 1-2 z Chełmianką Chełm. Jedyną bramkę dla Stali strzelił Daniel Koczon z rzutu karnego. Po tej porażce biało-niebieskim będzie bardzo ciężko włączyć się do walki o awans do drugiej ligi, bo ich strata do czołowych miejsc jest coraz większa. Nie zwalnia tempa Wólczanka Wólka Pełkińska, która odniosła kolejne ligowe zwycięstwo i nadal zajmuje miejsce na szczycie tabeli. Podopieczni Grzegorza Sitka 3 punkty znów zapewnili sobie w końcówce. Tym razem wygrali z Wisłą w Sandomierzu 1-0. Autorem zwycięskiego trafienia był Jakub Więcek, który na listę strzelców wpisał się w 91 minucie. Na dnie ligowej tabeli wciąż pozostaje JKS Jarosław. W meczu z Podlasiem Biała Podlaska zespół prowadzony przez Szymona Szydełko zdobył wprawdzie 2 gole, ale obydwa padły z pozycji spalonej i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W czwartej lidze podkarpackiej lider tabeli Sokół Sieniawa zagrał z walczącym o utrzymanie Wisłokiem Strzyżów. Gospodarze postawili się wyżej notowanemu rywalowi i byli blisko od sprawienia niespodzianki. Sokół Sieniawa dopiero w doliczonym czasie gry zapewnił sobie zwycięstwo. Piękną bramkę na wagę 3 punktów strzelił z rzutu wolnego Patryk Kapuściński. Wisłoka Dębica dość niespodziewanie uległa u siebie Sokołowi Nisko. Goście wygrali to spotkanie 2-3. Bramki dla Sokoła zdobyli Mateusz Sudoł, Michał Serafin oraz Marcin Tur. Po stronie Wisłoki Dębica na liście strzelców zapisali się Adrian Nowak i Szymon Gwiazda. Warto dodać, że piłkarze Dariusza Kantora mieli w nogach środową potyczkę z Piastem Tuczępy, co z pewnością wpłynęło na ich słabszą dyspozycję. W 2 ostatnich meczach ligowych Wisłoka zdobyła zaledwie 1 punkt. Remisem zakończyło się spotkanie Iglopolu Dębica z KS-em Wiązownica. Goście objęli prowadzenie po golu Walerija Sokolenko z rzutu wolnego. Morsy odpowiedziały jeszcze przed przerwą za sprawą Kamila Rokity. W drugiej połowie więcej bramek nie oglądaliśmy, za to były 2 czerwone kartki, po jednej dla każdej z drużyn. Remisem 1-1 zakończył się mecz Polonii Przemyśl z Ekopal Stalą Sanok.
Gospodarze prowadzili po golu Pawła Piątka, ale goście zdołali odpowiedzieć w końcówce. Strzelcem bramki na wagę punktu był Arkadiusz Femin. Remisem 1-1 zakończyło się też spotkanie granicy Stubno z rzemieślnikiem Pilsno. Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończył się mecz LKS-u Pisarowce z błękitnymi Drobczyce. Miejscowy LKS przegrał u siebie aż 0-3. Dwie bramki dla gości strzelił Hubert Siepierski, a jedno trafienie dołożył Wasyl Hirka. 3 punkty przed własną publicznością zanotował Wisłok Wiśniowa, która pokonał Unię Nowa Sarzyna 3-0. 2 gole dla gospodarzy w tym spotkaniu zdobył Waldemar Złotek, a jedną bramkę dorzucił Mateusz Skała. To wszystko w dzisiejszym odcinku Piłkarskiego Flesza. Na kolejny zapraszam już za tydzień. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Będziemy też wdzięczni za wszystkie komentarze.